Cześć, witam Was na naszym kanale. W dzisiejszym odcinku skupimy się na budowie pompy ciepła i po kolei opowiem Wam o każdym z jej elementów. Zapraszamy! Oskar, zanim opowiesz nam o budowie pompy ciepła, powiedz, czym ona jest. Pompa ciepła to urządzenie, które wykorzystuje powietrze zewnętrzne do ogrzewania budynku i podgrzania ciepłej wody użytkowej. Konwersja energii z powietrza zewnętrznego następuje w dwóch różnych obiegach. W obiegu czynnika chłodniczego pompa ciepła przekazuje ciepło z dolnego źródła, czyli powietrza, do obiegu grzewczego, a w obiegu czynnika grzewczego ciepło jest rozprowadzane po budynku. Skoro wiemy już, jak działa pompa ciepła, to co warto wiedzieć o jej budowie? Najważniejszymi komponentami pompy ciepła są parownik, skraplacz, sprężarka oraz zawór rozprężny. Elementy te razem tworzą obieg chłodniczy. Parownik, który znajduje się w tylnej części urządzenia, jest elementem, gdzie powietrze oddaje swoją energię cieplną do czynnika chłodniczego. Ma on postać sieci połączonych ze sobą rurek, na których znajdują się lamele, czyli małe blaszki zwiększające powierzchnię wymiany ciepła. Skoro jesteśmy przy parowniku, co wyróżnia pompy Gold oraz Platinum? Pompy ciepła Thermalheat Gold i Platinum wyróżnia rozstaw lamel. Wiele dostępnych na rynku pomp ciepła ma parowniki przystosowane do pracy w ciepłym klimacie o wąskim rozstawie lamel. Parowniki takie szybko ulegają zaszronieniu, a pompa zamiast produkować ciepło zużywa je na odmrażanie parownika. W pompach ciepła Thermalheat Gold oraz Platinum parownik ma szerszy rozstaw lamel, dzięki temu krople wilgoci nie blokują przepływu powietrza. Taka konstrukcja sprawia, że jest on dostosowany do polskiego klimatu. Dodatkowo w modelach Gold oraz Platinum parownik pokryty jest specjalną powłoką ochronną, co zapewnia lepsze odprowadzenie skroplin, dzięki czemu wolniej się zaszrania. Sprężarka to w pewnym sensie serce pompy ciepła. Tutaj czynnik chłodniczy jest sprężany i ogrzewa się do wysokiej temperatury odpowiedniej do celów ogrzewania. Od jakości wykonania sprężarki zależy sprawność pompy ciepła. W pompach Thermalheat Gold i Platinum zastosowane są sprężarki światowej klasy producentów Mitsubishi i Panasonic. Można przyjąć, że dobrej jakości sprężarka to gwarancja bezproblemowej pracy pompy ciepła przez wiele lat. Skraplacz to wymiennik charakteryzujący się dużą powierzchnią wymiany ciepła, w którym gorący czynnik chłodniczy oddaje swoje ciepło do wody. Skraplacz w pompie ciepła może mieć postać wymiennika płytowego lub płaszczowego, tak zwanego shelling tube. Zawór rozprężny odpowiada za rozprężanie czynnika chłodniczego, czyli obniżenie jego ciśnienia tak, aby mógł być doprowadzony do parownika. W pompach ciepła Thermalheat Gold i Platinum stosowany jest zawór elektroniczny. Jego charakterystyka jest precyzyjnie dopasowana do różnorodnych warunków pracy pompy ciepła. Niedocenianym, a ważnym elementem pomp ciepła jest wentylator. Wymusza on przepływ powietrza przez parownik, dzięki czemu poprawia się wymiana ciepła. To wentylator generuje najwięcej hałasu, więc jego właściwy dobór ma ogromny wpływ na komfort użytkowania pompy ciepła. A co ze sterowaniem pompy ciepła? Sterowanie w pompie ciepła Thermet można podzielić na dwie części. Pierwszy sterownik, znajdujący się wewnątrz pompy ciepła, odpowiada za nadzór nad układem chłodniczym, m.in. za pracę sprężarki i zaworu rozprężnego. Drugi sterownik, wieszany w kotłowni, to sterownik HP Multi. Odpowiada za nadzór nad buforem CO, zasobnikiem CWU i obiegami grzewczymi. Harmonijna współpraca obu sterowników zapewnia doskonałe parametry naszych pomp ciepła i wygodną ich obsługę. Mamy nadzieję, że dzisiejszy odcinek przybliżył Wam budowę pompy ciepła oraz pomógł odpowiedzieć na kilka pytań. A jeśli zainteresował Was temat pomp ciepła, zasubskrybujcie nasz kanał. Do zobaczenia!